Pomiędzy szynami na Jana III Sobieskiego zaczął pojawiać się rozchodnik. Przystanki tramwajowe są już prawie całkowicie gotowe. Sieć trakcyjna ciągnie się już nad całą trasą, a na Rynickiego są układane ostatnie elementy, jeżeli chodzi o rozjazdy, a odnoga nad Stegny również powstaje. Jak wygląda na koniec września 2024 budowa całego tramwaju do Wilanowa? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Tramwaj, kierunek Wilanów. Witam Was tutaj, cześć, Avizonosz, i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z tramwaj, kierunek Wilanów. Zaczynamy jak zawsze od pętli, która nie jest aktualnie budowana tutaj przy południowej obwodnicy Warszawy, która jest realizowana, albo przynajmniej ma być realizowana do 2050 roku w ramach całego studium. Wtedy będą tutaj tramwaje do Wilanowa mogły dojechać również jednokierunkowe, bo na razie dojedą tylko łącznie tutaj do ulicy Branickiego, do terminala krańcowego, gdzie tramwaje dwukierunkowe będą zmieniać swój kierunek. Terminal krańcowy ma trzy perony, a właściwie trzy krawędzie peronowe, ale jeden peron wspólny po środku, tak samo jak na Gagarina, z tym, że tutaj będą trzy tory kończyć swoją trasę. Dzięki czemu w teorii będzie można nawet dać tutaj trzy linie tramwajowe, ale wiemy, że na razie mają tutaj dojechać dwie linie. Wiemy na razie, bo na razie ostatecznych wyników, jeżeli chodzi o konsultacje społeczne i to, jak będzie wyglądać komunikacja miejska po oddaniu do użytku całej trasy tramwajowej do Wilanowa, jeżeli chodzi o układ drogowy i tory tramwajowe, zatem cały czas nie przedstawił wyników tejże konsultacji. Mają one się pojawić najprawdopodobniej w końcu październiku, ale zobaczymy, jak to ostatecznie wyjdzie. Tymczasem w dzisiejszym filmie dokładnie omawiamy o tej inwestycji i zaczynamy właśnie od krańca tutaj na Branickiego, gdzie widzimy, że wszystkie tory i wszystkie rozjazdy są już całkowicie zabetonowane. System, jeżeli chodzi o przestawienie elektryczne rozjazdów, nie został jeszcze uruchomiony w tym miejscu, bo nie mamy też chociażby w tym jeszcze zainstalowanego sygnalizatora, jeżeli chodzi o zmianę kierunku. Natomiast mamy tutaj już właściwie prawie całkowicie gotowe tory tramwajowe. One są już wszędzie właściwie wybetonowane. Jak widzimy, są aktualnie realizowane jeszcze same elementy, jeżeli chodzi o odwodnienie. Na końcach torów pojawiły się nie kozioły oporowe, ale te ścianki, które jak coś mają zblokować sam tramwaj przed wpadnięciem wysłupy od samej sieci trakcyjnej. No i sieć trakcyjna w tym miejscu jest całkowicie już rozstawiona. Mało tego, sam peron tramwajowy w tym miejscu, jeżeli chodzi o przystanek, jest właściwie całkowicie gotowy. Są drogi prowadzące dla osób niewidomych, jak i również widzimy drogę rowerową wzdłuż samej jezdni tutaj po lewej stronie, po prawej stronie jeszcze nie zostały te prace zrealizowane. No i patrząc na to ptaka, widzimy również, że same dojście z przystanku tramwajowego do przejść dla pieszych wzdłuż ulicy właśnie Branickiego też jest aktualnie realizowane. Tymczasem tutaj przy Świątyni Opatrzności Bożej możemy zaobserwować tak samo przystanek tramwajowy, który jeżeli chodzi o samą płytę peronową jest właściwie gotowy. Jeżeli chodzi o przejazd tutaj na drugą stronę jeszcze nie jest gotowy, jeżeli chodzi o wylot z tego skrzyżowania po stronie wschodniej, natomiast drugi przystanek po drugiej stronie jezdni również jest w miarę gotowy. Jeżeli chodzi o przejście dla pieszych i chodniki, one tutaj właściwie nie istnieją. Przejazdy rowerowe są zrobione w dziwny sposób i dróg rowerowych całkowicie nie ma. Ogólnie, jeżeli chodzi o tę inwestycję, mogę powiedzieć, że tymczasowa organizacja ruchu właściwie kuleje. To, gdzie, jeżeli chodzi o drogi rowerowe, mają rowerzyści jeździć, czy też inni użytkownicy tych dróg rowerowych, właściwie jest w tragicznym stanie, więc sam osobiście o wiele bardziej wolę jechać ulicą, bo tam chociaż to jest jakoś w miarę widoczne. Niemniej, jak widzicie w tym miejscu, jest to jakoś poustawiane, natomiast najciekawsze jest to, że na samej części torowej mamy już powoli przygotowanie pod sam rozchodnik, który najprawdopodobniej na przełomie jeszcze najbliższego miesiąca będzie to złożone na całej tej inwestycji. Lecimy sobie dalej do osi Królewskiej, gdzie podobnie jak na poprzednich przystankach mamy już płytę peronową, ale tu jest trochę inaczej, bo mamy również postawioną już pierwszą wiatę na nowej trasie tramwajowej. Oczywiście na każdym z tych przystanków będzie się znajdować co najmniej jedna wiata i tu w tym miejscu możemy zaobserwować właśnie jedną z tych wiat. Przejście na pieszych, jak widzicie, również są pograniczone, ale mamy już krawężniki ustawione mniej więcej na całym zakresie tego też skrzyżowania. Przejazd właściwie jest możliwy na każdej z osi, również jeżeli chodzi o oś Królewską, to jest dobra informacja, a przystanki tramwajowe są już całkowicie właściwie gotowe, jeżeli chodzi o płytę peronową. Nie ma jeszcze, co prawda, dróg prowadzących dla osób z niepełnosprawnościami, jak i również nie ma jeszcze ustawionych w całości wiat. Na drugim przystanku wiat, jak widzicie, nie ma. Niemniej, jak widzicie, na całym tym zakresie mniej więcej podobnie to wygląda i patrząc nawet tutaj właśnie z samego przystanku, jeżeli chodzi o poziom, widzimy też, że już nie ma ustawionego rozchodnika, ale sama płyta
betonowa, jeżeli chodzi o torowisko, tramwaj jest całkowicie gotowe, a część, jeżeli chodzi o jezdnię, tutaj w drugim kierunku, czyli w kierunku właśnie świątyni, nie jest aktualnie, no właściwie nie gotowa. Mamy tylko łącznie zadysk tamężników i tam prace oczywiście podziemne są realizowane, ale ta jezdnia de facto ma być gotowa dopiero za rok, więc jeszcze aż tak bardzo spieszyć się nie mogą. Nie muszą właściwie. Lecąc dalej, widzimy kolejne przejście dla pieszych nowe i tutaj część wspólną tramwajów i autobusów w kierunku centrum Warszawy. Bo ten odcinek, jeżeli chodzi o przystanek tutaj pośrodku, będzie w kierunku centrum Warszawy wspólne dla tramwajów i autobusów jadących właśnie dalej w Jana III Sobieskiego, jadąc z Alei Rzeczpospolitej. Co ważne, w tym miejscu właśnie jest ten łącznik, a tu dalej aktualnie ruch odbywa się po jednej jezdni na Alei Wilanowskiej i też oczywiście na tym przebiegu w kierunku Wilanowa z Mokotowa. Przejścia dla pieszych i chodniki są w miarę zachowane, prawie wszystkie są tutaj udostępnione dla pieszych. Jeżeli chodzi o przejazdy, no są pozwężone w tygodniu, się to oczywiście, że tworzą korki, no bo zwężenie Alei Wilanowskiej w tym miejscu na jeden pas w każdym kierunku to jest po prostu dramat. Przejazd przez budowę jest całkiem ciekawy, a jeżeli chodzi o przystanki tramwajowe, to ten w kierunku centrum w miarę już jest ładnie zadesowany. Mamy też nawet dwie wiaty ustawione, natomiast ten drugą stronę w kierunku Wilanowa właściwie jeszcze w dużej części nie istnieje. Więc jak powiedziałem na wstępie, że właściwie wszystko jest gotowe, to ja tak myślałem, bo byłem wtedy na początku tej inwestycji, a nagrywam to jadąc od Śródmieścia, ale de facto tak to jeszcze nie wyglądało. Lecimy sobie dalej na dalszym odcinku i dolatujemy do kolejnego przystanku tramwajowego, czyli oczywiście do Nałęczowskiej. Gdzie możemy zobaczyć, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o przystanek autobusowy, tymczasowy, który się znajduje w miejscu, gdzie docelowo oczywiście nie będzie przystanku, bo przystanki w obydwu kierunkach dla tramwajów znajdują się po stronie północnej, czytaj w tym miejscu. I obydwa perony właściwie całkiem ładnie się zadecydują. Widzimy też przestrzeń pozostawioną aktualnie tutaj pod wiaty, których jeszcze w tym miejscu nie ma. Sieć trakcyjna oczywiście jest całkowicie już naciągnięta. Widzimy tam też po stronie wschodniej przystanek autobusowy, który jeszcze aktualnie nie obsługuje, ale widzimy też właśnie tam zatoczkę, która już tam się prezentuje. Jeżeli chodzi o same skrzyżowanie, mamy prawie całkowicie już zalizowany układ, jeżeli chodzi o wszystkie krawężniki, pomijając część zachodnią, czyli tą po prawej stronie. No i też widzimy zarys nowych dróg rowerowych i zjazdów w pobliskie ulice. Lecimy sobie dalej, kolejne przejście dla pieszych, już z ustawioną powoli też sygnalicą świetlną, jeżeli chodzi o słupy. Kolejne przejście dla pieszych na dalszym odcinku i dolatujemy do tego rozjazdu awaryjnego, jeżeli chodzi o tramwaje. On jest już ustawiony aktualnie, oczywiście, jeżeli chodzi o te sprężyny, które w tym miejscu są i po prostu te rozjazdy automatycznie się przestawiają za każdym tramwajem. Więc nie ma konieczności, podobnie jak na stawkach, coś źle powiedziałem, podobnie jak na stawkach, nie trzeba tych rozjazdów przestawiać dla tramwajów jadących w drugą stronę, on po prostu automatycznie się przestawia, jeżeli tramwaj zmieni kierunek. Tymczasem tutaj mamy dość ciekawy aktualnie dojazd dla linii 189, która, żeby wjechać Świętego Bonifacego, jak widzicie, musi przejechać całe skrzyżowanie, a później zawrócić i w ten sposób autobusy tędy jeżdżą. Autobusy i wszystkie inne pojazdy mają oczywiście ten przejazd pozostawiony, natomiast niemniej dosyć ciekawe te zawiasy aktualnie te autobusy tutaj realizują, zwłaszcza jak są przegubowe, to dosyć ciekawe to wygląda, jak one się w tym miejscu zginają. Jeżeli chodzi o sam układ torowy, on jest właściwie już tutaj całkowicie gotowy. Pomijając tą część jezdni po stronie prawej, teraz patrząc z tej perspektywy, jeżeli chodzi o aktualne ujęcie. Tu jeszcze aktualnie torowisko jest układane, ono musi być gotowe na przestrzeni tego miesiąca, z całą podbudową betonową, nie dlatego, żeby ruch tramwajowy tam puścić, czy też samochodowy, tylko po prostu, by nie realizować kolejnych prac tramwajowych tak blisko samej części, tutaj już będzie udostępniona dla tramwaju. Bo tramwaje mają tutaj już na przełomie października i listopada 2024 i właściwie patrząc na tą inwestycję z dnia dzisiejszego mogę powiedzieć, że to jest całkowicie niezagrożone. Jeżeli jakichś kolejnych podkładów w złym stanie nie znajdą budowlańcy, to raczej sytuacja tutaj będzie na spokojnie do udostępnienia już do tramwaju. Natomiast sam ruch, jeżeli chodzi o samochody, oczywiście na dwóch jezdniach będzie budowany jeszcze dużo dłużej. Ale o terminach wszystkich powiem na sam koniec materiału. Tymczasem jeżeli chodzi o wszystkie tory, to zjazdy w splocie i tak dalej, wszystko jest tutaj gotowe. Jeżeli chodzi o układ drogowy, czyli nowe krawężniki, nowe jezdnie, chodniki i drogi rowerowe, oczywiście tego tutaj jeszcze zupełnie nie ma. Jeżeli chodzi o sam odcinek na Świętego Bonifacego w tym miejscu, no sytuacja jest taka, że no widzimy, że plac budowy jest całkowicie rozkopany, trwają przekładki, jeżeli chodzi o całą część podziemną i powoli zarysowuje nam się nowy układ drogowy, ale w praktyce kolejne objazdy, kolejne przejazdy, to jest na przykład dosyć ciekawy przejazd aktualnie przez pętlę autobusową, która oczywiście całkowicie nie funkcjonuje. Niemniej aktualnie taki ciekawy przejazd tutaj przez pętlę stegny niezrealizowany. No i biorąc pod uwagę, jak tu jest duży zakres, jeżeli chodzi o budowę całej tej pętli tramwajowo-autobusowej, no to po prostu ten ruch musi być przesunięty z jednej na drugą stronę. Aktualnie cała ulica Świętego Bonifacego jest przesunięta właśnie na pętlę stegny.
Chociaż ruch i tak jest jednokierunkowy, no bo po prostu na tym odcinku trzeba budować aktualnie wspólny przystanek autobusowo-tramwajowy i on aktualnie w tym momencie powoli powstaje. Później będzie trzeba to przerzucić z powrotem na już docelowy układ, aby po prostu można było zrealizować samą pętlę autobusowo-tramwajową. Na samej pętli będą dwa perony dla autobusów i dwa perony dla tramwajów. Jeden peron będzie wspólny i dla tramwajów i dla autobusów, łącznie będą trzy perony, jeżeli chodzi o komunikację miejską. Więc dosyć ciekawe to będzie ta pętla wyglądać. Pierwsze tego typu w W Warszawie czegoś takiego nie mamy i tutaj tramwaje jednokierunkowe będą mogły na spokojnie kończyć swoją trasę i również w tym miejscu będzie ekspedycja, więc nie będzie problemów, jeżeli chodzi o właśnie budynki socjalne dla samych kierujących pojazdami. Na dalszym odcinku oczywiście Świętego Bonifacego jest dalej rozgrzebana i są realizowane, jeżeli chodzi o wyrównywanie terenu i przekładki wszystkie podziemne, natomiast sama pętla z Tegdy ma być oddana do użytku później oczywiście niż sam tramwaj do Wilanowa, bo tutaj tramwaje mają pojechać dopiero na wiosnę 2025. Więc jeszcze trochę sobie poczekamy, a wszystkie prace mają się zakończyć do połowy 2025 roku, jeżeli chodzi o cały układ drogowy. Ciekawostek, pierwsza nowa jezdnia na Świętego Bonifacego ma być oddana do użytku na koniec 2024 roku, więc wtedy już najprawdopodobniej zobaczymy, że w jednym kierunku samochody i autobusy będą jechać już docelową jezdnią, cały czas w jednym kierunku, ale jednak już ten jeden element będzie całkowicie mniej więcej gotowy. Więc to tyle, jeżeli chodzi o jakieś zapowiedzi w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o odcinek tutaj właśnie na Stegny. Natomiast ruch jest utrzymany i na całkiem nawet niezłej jezdni, pomijając przewiązki, więc to się faktycznie w tym miejscu chwali. No i tory tramwajowe, jeżeli chodzi do zjazdu, tutaj całkowicie już ładnie się prezentują, podobnie jak na Rakowieckiej, z tym, że tego nic tam nie pokażę, bo nie dostałem zgód od SOP-u, jeżeli chodzi o nagranie tego odcinka z powietrza, ale pokażę oczywiście z ziemi. Tymczasem jeszcze raz zetknijmy tutaj, jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o te skrzyżowanie i ten węzeł przystankowy, jeżeli chodzi o Świętego Bonifacego, bo jak widzicie na łukach aktualnie tutaj są ustawione cały czas jeszcze szyny. Jak ja powiedziałem, żeby nie było sytuacji jak na Rakowieckiej, to wszystko musi być aktualnie wybetonowane, jeżeli chodzi o całe skrzyżowanie i tory tramwajowe. Później oczywiście trzeba jeszcze zamknąć tutaj ruch, żeby rozwiesić całą sieć trakcyjną na terenie całego skrzyżowania, ale to będzie zamknięcie weekendowe ruchu tramwajowego do Wilanowa, a nie tak jak aktualnie to było realizowane na Puławskiej miesięczne. Więc to na pewno będzie dużo, dużo lepsza sytuacja niż to co miało miejsce tutaj w tym na Rakowieckiej wcześniej. Lecimy sobie dalej pod torowiskiem, a właściwie pod siedzącią trakcyjną, ale nad torowiskiem, jak widzicie w tym miejscu mamy już przygotowania pod rozchodnik, jest już ziemia wysypana na całej części, jeżeli chodzi o podbudowę betonową, z której będzie właśnie zbudowana cała część, jeżeli chodzi o odwodnienie torowiska tramwajowego, przystanki tymczasowe autobusowe, tutaj też tymczasowy przejazd, no i przystanek czarnomorska, który jeżeli chodzi o część tramwajową jest właściwie całkowicie gotowy, mamy płytę peronową na całej długości, oczywiście wiat i innych rzeczy i nie mamy, ale sama płyta nie jest właściwie całkowicie gotowa. Mamy też drogę prowadzącą dla przystanku w kierunku centrum. Na drugim przystanku tego jeszcze nie ma. Na kolejnym przystanku z kolei na Mangalia możemy zaobserwować drogi prowadzące na jednej i drugiej części, jeżeli chodzi o przystanki tramwajowe. Nie mamy oczywiście jeszcze barierek, nie mamy też SIP-ów, nie mamy oczywiście schodów jazdy, te słupków, ani rzecz jasna również wiatr. Natomiast pojawi się to w miarę powoli wszystko. Ruch samochodowy tutaj jest w miarę dobrze utrzymany. Natomiast jeżeli chodzi o krawężniki na jednej i drugiej jezdni, to jeszcze tutaj jest zbudowane. I przejście dla pieszych powoli powstają. Po prawej są tam na jednym narożniku północno-wschodnim trochę więcej zrealizowanych prac. A tutaj z kolei możemy zobaczyć układanie rozchodnika. Tak, jednak udało się ten rozchodnik już zacząć to składać na części tej inwestycji. Dzięki czemu tramwaje pojadą już po nowej części, jeżeli chodzi o zielone torowisko. Nie wiem, jak to zielone torowisko będzie wyglądać na przełomie października i listopada, pewnie trochę gorzej niż w tym momencie. Niemniej jest już ono układane w tym miejscu i to jest ciekawostka, jeżeli chodzi o tą inwestycję. Tymczasem dalej możemy zaobserwować cały układ, jeżeli chodzi o trasę siekierkowską w tym miejscu. No, inwestycje dosyć mocno pokręcane. Tutaj co prawda mamy dwa pasy w każdym kierunku, ale oczywiście korki również się tworzą. W tym miejscu też nie ma żadnych przystanków tramwajowych, żeby po prostu tramwaj mogły na zielonej fali przejechać na dłuższym odcinku. No i widzimy po prawej stronie w tym miejscu ładną, nową już zatoczkę autobusową wraz z chodnikami i zadysem drogi rowerowej. Na jezdni w kierunku Wilanowa dużo się nie dzieje. Tam trwają prace, jeżeli chodzi o budowę odwodnienia wraz oczywiście również z wyrównywaniem całego terenu. A przystanek Idzikowskiego w tym miejscu tramwajowym ma już drogi prowadzące na przystanku w kierunku centrum, a w drugą stronę aktualnie one są powoli wytyczane. No tak jak powiedziałem, jezdnia w kierunku Wilanowa, czyli teraz po prawej stronie,
właściwie dopiero powoli się pojawia i na razie tutaj na tym odcinku jej jeszcze zupełnie nie ma. Niemniej powoli, faktycznie niedawno został ten cały ruch przerzucony na jezdnię w kierunku centrum, więc to jest tutaj w tym momencie aktualnie realizowane. To oczywiście też będą wiaty i to wszystko, natomiast tego na razie tutaj nie ma. Ostatni odcinek rozchodnika na tramwaj do Wilanowa i następnie mamy już podbudowę betonową, czyli tu będą jeździć autobusy i tramwaje po wspólnej części, jeżeli chodzi o ten odcinek. Kostrzewskiego tutaj się znajduje przystank tramwajowy, który jest chyba najbardziej zaawansowany, jeżeli chodzi o całą inwestycję. Może i nie ma wiat, ale pojawiają się już barierki, są drogi prowadzące i są bardzo ładnie zmontowane krawężniki przystankowe, dzięki którym autobusy mogą podjechać pod sam peron bez konieczności zestawienia dużej rezerwy. Mamy też oczywiście przystank tymczasowy autobusowy. Po prawej stronie widzimy wstępne pierwsze prace, jeżeli chodzi o wyrównywanie terenu, pomijając to, że niektóre przystanki już zostały tam ustawione. No i tam oczywiście będzie się znajdować jezdnia dwupasmowa w każdym kierunku, jeżeli chodzi o ruch tramwajowy w kierunku Wilanowa. Tu też dalej widzimy oczywiście sam zjazd i przystanek autobusowy, który tutaj się prezentuje, jeszcze również bez wiaty. Natomiast tutaj tych prac jest trochę mniej realizowanych, ale ciekawostka jest to, co się znajduje po lewej stronie. Po lewej stronie, tutaj wzdłuż całej tej inwestycji, mamy w teorii pozostawioną drogę rowerową, ale jej stan, bym powiedział, że jest taki sobie. Natomiast najciekawsze jest to, że tutaj w tym miejscu znajduje się chyba największy i najdłuższy element, jeżeli chodzi o zaplecze budowy, jeżeli chodzi o całą rezerwę materiałów. I w tym miejscu możemy zobaczyć rury i różnego rodzaju inny sprzęt, który się tutaj po prostu znajduje. Więc tu jest jeden z tych placów budowy. Biuro budowy gdzieś jest schowane, natomiast tutaj możemy zobaczyć po prostu te wszystkie materiały, które tutaj będą wykorzystywane pod budową drugiej jezdni w kierunku Wilanowa na zasadniczym odcinku tej inwestycji. Tu mamy kolejną część, jeżeli chodzi o nowe zielone torwisko, właściwie nową zieloną przestrzeń pomiędzy jezdniami. Na dalszym odcinku mamy właśnie betonową podbudowę, zjazd z autobusów przed przystankiem, no i sam przystank Dolna, który się tutaj znajduje. Oczywiście przystank będzie wspólny dla autobusów i tramwajów, pomijając autobusy, które tutaj będą skręcać chociażby w Dolną. One kawałek wcześniej przed tym przystankiem będą tutaj sobie zjeżdżać. Sam przystank tramwajowy, nie ma jeszcze zarysowanych dróg prowadzących dla osób z niepełnosprawnościami. Widzimy z kolei już oddane do użytku przejazd w ulicę Dolną. To jest dobra informacja. Oczywiście jeszcze bez ostatniej warstwy asfaltu. Niemniej jak widzicie z żółtym poziomem oznakowaniem tutaj się już prezentuje i samochody i autobusy już z niego korzystają, co jest dobrą informacją. Sygnalizacja świetlna jest jeszcze ustawiona w tymczasowej roli. Przejście dla pieszych, które tam widzicie, są bez sygnalizacji świetnej, z tego co mi się kojarzy, że one są po prostu przed całością. Nie, tam jest sygnalizacja świetna, to przepraszam, ale faktycznie jest to chyba po prostu oddane na te skrzyżowania. No i tu przystanek w kierunku centrum Warszawy jest też również bez dróg prowadzących, natomiast sama płyta peronowa się całkiem ładnie prezentuje. Tu kolejne przejście dla pieszych i tu kolejne przejście dla pieszych będzie się znajdować. To przejście dla pieszych będzie połączone z przystankiem spacerowa, wspólnym przystankiem autobusowo-tramwajowym. Autobusy w kierunku centrum, którzy będą jechać nie po torowisku, tylko już po prostu po jezdni z wszystkimi innymi pojazdami. Tu też z kolei przy przystanku spacerowa w kierunku ulicy Gagarina, gdzie tramwaje linii 11 już jeżdżą, widzimy, że się pojawia droga rowerowa, jeżeli chodzi o zarys, jeszcze bez warstw asfaltu. Przejście dla pieszych zaczynają już tutaj całkiem ładnie wyglądać. Chodniki już nie są po błocie, tylko są faktycznie po nowej części, jeżeli chodzi o kostkę brukową. Znaczy nie kostkę brukową, no tak, jeżeli chodzi o całą tą kostkę brukową w tym miejscu. I też widzimy podstację trakcyjną, która tutaj się znajduje po prawej stronie. Ogólnie tych podstacji jest całkiem dużo i na pewno w kolejnym, czy jeszcze w kolejnym filmie z tramwaj do Wilna będę chciał wam je te wszystkie pokazać, żebyście zobaczyli, gdzie one są poukrywane, bo one zazwyczaj nie są bezpośrednio przy samej inwestycji. No i tu jak widzicie, zarys dróg rowerowych się całkiem ładnie już prezentuje. Te skrzyżowanie faktycznie w tym momencie zaczyna wyglądać już tak, jak powinno wyglądać parę miesięcy temu, jeżeli chodzi o tą całą inwestycję. I tutaj można naprawdę zobaczyć, jak te prace szybko były realizowane w ostatnich miesiącach, aby po prostu to wszystko jeszcze oddać w najbliższym czasie do użytku. Tramwaje oczywiście, jak widzicie, jeżdżą. Oczywiście cały czas powoli, bo sygnalizacja świetna nie uwzględnia priorytetów dla tramwajów, ale jeżdżą i w miarę funkcjonują. Przystanki autobusowe, chociaż są w miarę w teorii w zatoczkach, to jeszcze oczywiście są wystawione. No i tu też się pojawił kolejny odcinek, jeżeli chodzi o rozchodnik. Na spacerowej ten rozchodnik też jest ustawiony etapowo. Na samej spacerowej, którą za chwilę jeszcze zobaczymy z bliska, widzimy, że są realizowane dalsze prace, jeżeli chodzi o budowę dróg rowerowych i chodników, ale jeszcze żadna z tych inwestycji, ani o chodniki, ani drogi rowerowe, nie jest całkowicie gotowa. Tymczasem tutaj na Goworka byłem wczoraj tutaj na tej inwestycji, czytaj w sobotę 28 września i można było zobaczyć, że faktycznie ulica Płaska była jednojezdniowa i tylko łącznie w kierunku centrum była oddana do użytku. Druga jezdnia była całkowicie frezowana i ustawiona z ostatnią warstwą asfaltu, jeżeli chodzi o cały ten zakres inwestycji, tak aby po prostu samochody już mogły przejechać przez nowe torowisko w kierunku ulicy Rakowieckiej. Tymczasem tutaj, jeżeli chodzi o sam odcinek budowy tramwaju do Wilanowa, możemy zobaczyć, że rozchodnik pojawił się na całej części, jeżeli chodzi o
Zjazdy w dół, a właściwie wyjazdy z dołu, z ulicy Goworka w kierunku centrum, czy też w kierunku dalszej części Mokotowa. Niektóre schody tutaj przed bankiem zostały rozebrane. Tu mamy też oddane do użytku ten w tym miejscu i zjazd. No i na naszym odcinku nie mamy oczywiście przejazdu dla rowerzystów, natomiast można było oczywiście skręcić w prawo i przejechać dalej wzdłuż torowiska tramwajowego, które w tym miejscu, jak widzicie, ma już zamontowany rozchodnik. Rozchodnik nie ciągnie się na całej długości, jeżeli chodzi o Goworka i Spacerową. Co się na Goworka, tak, ale na Spacerowej się ten rozchodnik za chwilę zacznie urywać, chociaż jest już wyłożony na całkiem długiej długości. Po lewej stronie widzimy prace brukowe przy nowym chodniku, nowej drodze rowerowej, wraz oczywiście również z miejscami parkingowymi, które tam są ustawione, natomiast chodnik po prawej stronie czyli w kierunku dołu, jest właściwie całkowicie gotowy po stronie zachodniej, czyli po prawej stronie, tak jak teraz widzicie, jest właściwie na całej długości gotowy. Tu też mamy pierwszą warstwę asfaltu, jeżeli chodzi o ciąg pieszo-rowerowy po tamtej stronie, a tu widzimy tory w splocie i nowy przystanek tramwajowy, który oczywiście funkcjonuje dla tramwajów w kierunku krańca na Sielce. Właściwie tutaj dla tramwajów w kierunku centrum Warszawy, czy tutaj w kierunku Nowego Bemowa, czy też oczywiście w kierunku Cmentarza Wolskiego, jeżeli chodzi o linię tramwajową 11. No i tu on się znajduje i tu właściwie wszystko tak samo mniej więcej wygląda jak podczas oddawania do użytku tejże inwestycji. Tymczasem to na ten segment materiału. Jeżeli taki film z tramwaju do Wilna wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie brać więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonek. Wybaczcie, że tak późno się ten film pojawia, ale dzisiaj jeszcze w ciągu dnia nagrywałem i mniejsza z tym, i również Warszawę Zachodnią, którą zobaczycie jutro. Aktualnie jeszcze trwa głosowanie, jaki będzie film wcześniej. Najprawdopodobniej to będzie film z Placu Centralnego. Natomiast jeżeli chodzi o podsumowanie wszystkich terminów, żebyście mieli to poukładane. Sama budowa tramwaju do Wilna zakończy się do końca 2025 roku, jeżeli chodzi o główny przebieg, czytaj, od Śródmieścia przez Spacerową, Goworka, Jana III Sobieskiego i Jale Rzeczypospolitej prosto do krańca Nabronickiego. Te prace będą realizowane do końca 2025 roku. Jeżeli chodzi o budowę tramwaju na Stegnym, tam wszystkie prace mają się zakończyć w połowie 2025 roku, ale tramwaje mają ruszyć na wiosnę 2025. Jeżeli chodzi o ruch tramwajowy w kierunku miasteczka Wilanów, te dwie linie, które tam mają funkcjonować, to ma się wydarzyć już niedługo, bo de facto za miesiąc, na przełomie października i listopada 2024, tramwaje w końcu ruszą do Wilanowa. Zupełnie nową trasą, nie tak jak to kiedyś jeździły, pomijając odcinek na Spacerowej i Goworka, tylko po prostu nowym odcinkiem na Jana III Sobieskiego i Aleją Rzeczpospolitej. Więc to wszystko jest oczywiście poetapowane, to będzie budowane krok po kroku i nie będę ukrywać, że trochę to się dłuży, jak się patrzy na tę inwestycję i te opóźnienie wiadomo z czego wynika, przynajmniej jeżeli chodzi o część oficjalną. Niemniej, jeżeli chcecie oglądać dalej tę inwestycję, zapraszam do oglądania tego wszystkiego u mnie na kanale Wizonosz i cały czas tam inwestycje będę pokazywać. Mam nadzieję, że niedługo też mi się uda wejść na zajezdnię Nopo, żebyście zobaczyli, jak tam te wszystkie budynki wyglądają od środka. No i podczas jazd testowych również tutaj spotkamy na budowie tejże całej inwestycji i podczas samego oddania do użytku tramwaju do Wilnowa. Specjalnie, niezależnie co się będzie działo, pojawia się na tej inwestycji i jak zawsze pewnie pokażę to z drona w formie live'a. Czy mi się uda cały odcinek nagrać w formie live'a z drona? Zobaczymy. Mam nadzieję, że tak, jeżeli pogoda dopisze. Natomiast jest to na tyle długi odcinek, że najprawdopodobniej na jednej baterii drona nie nagram tego w całości. Będę musiał wysiąść w którymś momencie z tramwaju. Ale zobaczymy. Mam nadzieję, jestem dobrej myśli, że to się wszystko uda. Tymczasem w tym miesiącu, a właściwie już za chwilę w październiku, pojawi się film z tramwaju na Rakowiec i tu mam nadzieję, że mi się uda dogadać z Sopem i ten odcinek po prostu na Puławskiej, Goworka i Rakowiecki nagram z powietrza, żebyście po prostu zobaczyli to wszystko, jak tam to wygląda, bo tam ten postęp jest cały czas, jeżeli chodzi o tej nowej jezdnie, natomiast na samej Rakowieckiej prace, jeżeli chodzi o części podziemne, głównie są aktualnie realizowane. Tymczasem, do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale, jutro na Placu Centralnym, na Warszawie Zachodniej i w kolejnych dniach również na LK7, czy też oczywiście na budowie tramwaju do Warszawy Zachodniej. Cześć!